Cześć wszystkim, Michał Drozd z tej strony. Mam nadzieję, że ostatni tydzień był dla was wyśmienity. Jest właśnie 6.15 i staram się nagrać dla was ten odcinek zaraz przed zajęciami. Nieważne jak fantastyczny czas w życiu mamy, zdarzają nam się różne sytuacje stresowe. Popełniamy wtedy niepotrzebne błędy i nie myślimy trzeźwo. Takim naturalnie nasuwającym się przykładem wysoce stresującej sytuacji jest test. A skoro oglądacie ten materiał, to pewnie jeszcze nie raz będziecie musieli zmierzyć się z niejednym testem. Pomimo tego, że w naszym systemie edukacji testuje nas się na okrągło, rzadko kiedy jesteśmy w stanie spokojnie podejść do testu i napisać go bez stresu. I ten odcinek jest właśnie dla wszystkich, którzy chcą pozbyć się tego paraliżującego uczucia podczas zdawania egzaminów. Dobrze, w tym momencie wprowadzę nowy segment. Nazwałem go Medyczne ciekawostki. Moje studia w końcu do czegoś zobowiązują i chciałbym też was czegoś nauczyć. Czy będą trzy takie stawki. A pierwsza dotyczyć będzie właśnie stresu. Bo co to tak naprawdę jest stres i dlaczego z założenia jest dobry? Stres to normalna fizjologiczna reakcja naszego organizmu. Stresem reagujemy na potencjalne niebezpieczeństwo, kiedy czujemy się chociaż trochę zagrożeni, natychmiast pobudzany jest współczulny układ nerwowy. Kiedy już to się stanie, wydzielana jest adrenalina, która nazywana jest hormonem walki lub ucieczki. I w odpowiedzi na Podwyższony poziom adrenaliny następuje przyspieszenie pracy serca, wzrost ciśnienia, przyspieszenie oddechu, a także zwiększenie napięcia mięśniowego. Tą grupę objawów potocznie nazywamy stresem. I może to wszystko nie brzmi najbardziej przyjaźnie, ale uwierzcie mi, ma za zadanie pomóc nam w sytuacjach niebezpieczeństwa, żebyśmy reagowali szybko i efektywnie. Kiedy jesteśmy zestresowani, nie tylko szybciej reagujemy, ale też szybciej myślimy. Zwiększa się ilość krwi przepływającej przez nas mózg, jesteśmy bardziej skupieni i uważni, co zdecydowanie pomaga podczas zdawania różnego rodzaju egzaminów. Niestety, żeby nie było tak kolorowo, stres wpływa także na nasze emocje. Może powodować strach i niepokój, a niekiedy nawet problem z przetwarzaniem informacji i pamięcią. I właśnie tymi skutkami krótkotrwałego stresu, bo o nim będziemy dzisiaj rozmawiać, się zajmiemy. Jeśli uczycie się regularnie i zazwyczaj potraficie opanować materiał, to przeskoczcie do tej minuty, bo. Pierwszy podpunkt na pewno nie będzie Was dotyczył. Nie lubię tracić Waszego czasu i nie lubię też owijać w bawełnę. Nie chcę Wam sprzedawać magicznych porad, które nagle odmienią Wasze życie. Dlatego pamiętajcie, że do każdego zaliczenia trzeba się po prostu nauczyć. Niestety, mam złą wiadomość, im bardziej zestresowani jesteśmy podczas egzaminu czy przed egzaminem. Tym więcej pracy powinniśmy włożyć w sumienne przygotowanie. Dobrze, wiem co mówię, bo ja sam, i mniej umiem, tym bardziej się stresuję. I pewnie macie podobnie. Dlatego nie liczcie na to, że bez przygotowań uda wam się cokolwiek zaliczyć, a w dodatku zrobicie to bezstresowo. No dobrze, po tym przy długim wstępie przejdźmy już do tematu odcinka. Zaczniemy sobie od dwóch medycznie potwierdzonych sposobów doraźnego obniżania stresu. Odpowiedzialny za stres współczulny układ nerwowy ma swojego brata przy współczulny układ nerwowy. Zdarza im się czasem współpracować, ale zdecydowanie częściej działają przeciwstawnie. Dlatego jeśli chcemy się chociaż trochę uspokoić, należy pobudzić przywspółczulny układ nerwowy. I jest to w zasadzie prostsze niż wam się wydaje, bo wystarczy, że zaczniemy stymulować nerw błędny. Regularne i porządne techniki oddechowe mają udowodnioną skuteczność w obniżaniu ogólnego poziomu naszego stresu. Ale możemy używać ich także doraźnie. Szczególnie długa faza. Wydechu pobudza nerw błędny. Wystarczy chwila takiego spokojnego oddechu, żeby wyciszyć reakcję stresową, spowolnić pracę serca i obniżyć ciśnienie. Dlatego przed samym testem albo w jego trakcie warto poświęcić minutkę na uspokojenie naszego oddechu i przejęcie kontroli nad sytuacją. Drugim sposobem o dokładnie takim samym mechanizmie działania jest próba walsalwy. Polega ona mniej więcej na nabraniu powietrza, zamknięciu buzi nosa i próbie jego bardzo silnego wydmuchania. Wiecie, coś takiego jak wam się ucho zatkało i próbujecie je odetkać. Działanie jest dokładnie takie samo jak przy oddychaniu, ale wygląda trochę podejrzanie, dlatego polecałbym wam raczej sobie pooddychać w trakcie testu. Teraz trochę moich sposobów na to, jak skupić się w trakcie testu i wyeliminować niepotrzebne stresory. Wypracowałem je przez lata pisania mniej lub bardziej wymagających sprawdzianów i bardzo pomagają mi podczas studiów medycznych. Czekając na wejście do sali, rzadko kiedy masz w ogóle szansę nauczyć się już czegokolwiek. Oczywiście bywają wyjątki, zdarza się, że musimy w jak najkrótszym czasie wcisnąć do głowy najwięcej, jak tylko się da i trzymać kciuki za to, że cokolwiek zapamiętamy i uda nam się chociaż zdać. Ale na dłuższą metę takie podejście nie zapewni nam sukcesu, a już na pewno nie oszczędzi nam stresu. Zazwyczaj na parę minut przed egzaminem panuje uogólniona atmosfera chaosu i niepokoju. Widzimy i słyszymy ludzi, którzy powtarzają jakieś rzeczy, o których nawet nie mieliśmy pojęcia, że istnieją. Przekartkowujemy zeszyt lub podręcznik w poszukiwaniu tego tematu, a to wszystko z góry skazane jest na porażkę. Z autopsji wiem, że to fatalna metoda i jedynie potrafi namieszać w głowie. Radzę wam te ostatnie minuty przed egzaminem poświęcić na wyciszenie się, może właśnie po oddychanie, albo rozluźniającą rozmowę ze znajomymi. Wszystko, co mogliście zrobić, żeby napisać zbliżające się zaliczenie, niestety albo stety już zrobiliście. Czas, kiedy na każde pytanie da się odpowiedzieć, a ilość materiału do opanowania nie jest zbyt duża, mija generalnie po podstawówce. Nieważne, ile się uczyłeś, czasem pojawi się po prostu pytanie albo zagadnienie, które sprawi ci trudność. Nie przejmuj się, nie musisz umieć wszystkiego i nie masz obowiązku rozwiązania tego zadania za wszelką cenę. Wtedy po prostu nie zatrzymuj się, idź dalej i postaraj się w pierwszej kolejności odpowiedzieć na wszystkie pytania, w przypadku których jesteś pewien odpowiedzi. Im większą trudność sprawiać konkretne zadanie, tym później powinieneś podjąć próbę jego rozwiązania. Zawsze trzymałem się tej zasady. Poza maturą z chemii, gdzie na jedno zadanie poświęciłem aż 30 minut, bo wziąłem sobie za punkt honoru, że muszę je rozwiązać, bo przecież umiem to robić. No i niestety zadania nie rozwiązałem, a potem resztę matury pisałem w okropnym stresie i walczyłem z stykającym zegarem. Pamiętajcie, że podczas każdego zaliczenia to naszą wiedzą mamy się popisać, dlatego zawsze zaznaczajcie najpierw te odpowiedzi, których jesteście pewni na 100%. Nie ma badań, które potwierdzają te teorie, że pierwsza myśl jest najlepsza, ale tak powtarzało mi większość moich nauczycieli. I szczerze wam powiem, że coś w tym jest, szczególnie jeśli nie jesteście zbyt dobrze przygotowani. Nasz mózg nierzadko działa na zasadzie skojarzeń, i jeśli czytacie polecenie i nie jesteście pewni dobrej odpowiedzi, zaufajcie intuicji. Zazwyczaj, kiedy nie umiemy, i tak nie wymyślimy nic mądrego. Nie mamy nic do stracenia. Za to nawet jesteśmy super nauczeni, jesteśmy pewni odpowiedzi, którą zaznaczamy, zawsze warto do końca i z uwagą przeczytać polecenie. Zbyt duża pewność siebie w takich sytuacjach zdecydowanie nie popłaca, a głupio tracić punkty na czymś, co wiemy. A jeszcze jedno, warto czytać polecenie chociażby dlatego, że na wielu testach w odpowiedziach bądź właśnie w poleceniu, jest podpowiedź do innego zadania. Na egzaminie czy teście powinna obchodzić Cię tylko i wyłącznie Twoja kartka. Jeśli masz zaliczenie ustne, to skup się na odpowiadaniu na swoje pytanie i nie przejmuj się tym, co mówi kolega. Każdy z nas pracuje w innym tempie i na różne sposoby rozwiązuje testy. Jedyne, co Ci da rozglądanie się po sali, to poczucie niepewności i rozkojarzenie. A tego zdecydowanie nie chcemy. Niektórzy lubią zaczynać od końca, a inni przewracają kartki jak szaleni, a ty rób po prostu swoje i nie oglądaj się na boki niepotrzebnie. Bądź pewny swojej wiedzy i włożonej ciężkiej pracy w naukę do egzaminu nie wprowadzaj niepotrzebnego zamętu. Nie przejmuj się, że twoja koleżanka czy kolega wstali i oddali kartkę po 10 minutach testu. Równie dobrze mogła być pusta. Większość egzaminów nie jest na czas. Nieważne, czy skończysz pisać jako pierwszy, czy jako ostatni. Oj, jeśli zostaniesz jako ostatni na sali, zdecydowanie nie zadawaj sobie wtedy pytania. Boże, czy oni są tacy mądrzy, czy to ja taki głupi? Lepiej wykonać swoją robotę porządnie uważnie przez 60 minut niż po łebkach w 10. Ale jeśli do końca zostało 30 minut i widzisz, że już nic mądrego nie wymyślisz, po prostu skończ. Nie ma sensu marnować czasu i wmawiać sobie, że jeszcze 5 minut spędzonych nad główkowaniem nad zadaniem, na którym siedzicie już 20, cokolwiek wam da. Zazwyczaj, jeśli zostawałem dłużej, jedyne, co udawało mi się zrobić, to zmienić dobre odpowiedzi na złe. Sami wiecie, jak się ma za dużo czasu, łatwo przekombinować. Teraz zabrzmie jak typowy rodzic. I'm your daddy. Ale pamiętajcie, że jeśli tylko macie na to choć trochę czasu, postarajcie się sprawdzić pracę na sam koniec. To nie jest żadna ujma na honorze, nawet jeśli jesteście pewni swoich odpowiedzi. Szczególnie w wysoce stresujących sytuacjach jesteśmy skorzy do popełniania bardzo głupich błędów i warto by było po prostu ich uniknąć i zminimalizować szanse na popełnianie ich. Na sam koniec chciałbym zwrócić Waszą uwagę na ważny fakt, bo większość zaliczeń tak naprawdę nie ma żadnych poważnych konsekwencji. A to chyba strach przed niezdaniem i porażką powoduje w nas największy stres. Każdy ponosi porażki. Ważne, żeby się po nich podnieść. Ja na trzecim roku nie zdałem trzech wielkich egzaminów. Wtedy myślałem, że dla mnie to już koniec szkoły medycznej, w wakacje będę miał do dupy i w ogóle. Wszystko mi się zawaliło, ale dzięki temu zdarzeniu uświadomiłem sobie, że cały stres, który paraliżował mnie nieustannie przed zaliczeniami, był niepotrzebny i tak naprawdę nic mi nie groziło. Nie namawiam Was, broń Boże, teraz do niezdawania egzaminów. Taki egzamin po prostu zazwyczaj zawsze da się poprawić i nawet na takich studiach jak. Medyczne, które kojarzone są z jakimś właśnie wyścigiem szczurów, czy wysokim poziomem rywalizacji, po nieznanym egzaminie albo nawet i trzech nie jesteś skazany na społeczny ostracyzm i nikt nie patrzy na Ciebie z góry. Wszyscy są bardzo wspierający i chcą Ci pomóc. Tak naprawdę, prócz tego, że musiałem sporo z moich wakacji poświęcić na naukę, to nie było też takie złe, nie miało to żadnych poważnych konsekwencji. Oj, i na pewno nie wpłynęło to negatywnie na moje życie, a tylko pozytywnie. Dzięki temu do testów teraz podchodzę na luzie. I szczerze, łatwiej mi się je zdaje. Mam jeszcze jedną, ostatnią radę, przygotowaną specjalnie dla osób, których stres naprawdę paraliżuje, a rozwiązaniem ich problemów może być pewien lek. Mówię bowiem o propanololu. Ten lek o dosyć śmiesznej nazwie należy do leków z grupy beta-adrenolityków, czyli w skrócie blokuje receptory beta-1 i beta-2. We wspomnianym już na początku odpowiedzialnym za reakcję stresową w współczulnym układzie nerwowym. Dzięki blokadzie wcześniej wspomnianych receptorów adrenalina i noradrenalina nie są w stanie wywołać reakcji stresowej. Główne działanie propanololu to spowolnienie rytmu serca i obniżenie ciśnienia tętniczego. A oprócz tego, co ważne dla Was. I to, że dla mnie, broni serce przed pobudzeniem w przypadku sytuacji stresowej. Jest to lek stosowany głównie w chorobach serca i układu krążenia, ale służy także przeciwdziałaniu ogromnemu stresowi, który pojawia się np. w związku z lękiem występowania na scenie bądź właśnie podczas egzaminów. Jednak uwaga, ten lek, jak każdy inny, ma swoje poważne działania niepożądane i dlatego może go przypisać jedynie lekarz. Ja takowym jeszcze nie jestem. Jedynie co robię, to informuję was, że jest możliwość farmakoterapii w przypadku występowania tak strasznie paraliżującego stresu. Zrobiło się poważnie, ale to już wszystkie pro -tipy i wskazówki, jakie mam dla was, żebyście mogli bez stresu, w spokoju i skupieni napisać naprawdę każdy egzamin. Mam nadzieję, że każdy, kto oglądał ten materiał, znalazł coś dla siebie, coś co przyda mu się w przyszłości. I będę szczerze przeszczęśliwy, jeśli zdołam pomóc chociaż jednej osobie. Dlatego, jeśli taka tu się znajduje, daj znać w komentarzu. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie proszę łapkę w górę. A po więcej, zapraszam do subskrybowania kanału. Mam nadzieję, że będziecie mieć wspaniały tydzień, bez stresu i uda Wam się pozaliczać wszystko, co na Was czeka. Trzymajcie się. Do zobaczenia za niedługo.